To, co dziś szczególnie poruszyło mnie w tym pierwszym czytaniu, to ta rzucona niemalże mimochodem na samym początku uwaga w owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Jakże bliska musiała być więź Izraela z Panem, skoro autor biblijny mówi tutaj o tym przemawianiu Pana jak o czymś zupełnie normalnym. No, a wczoraj padał deszcz, wczoraj była yy, burza z ulewą. Ale nie tylko jak bliska wcześniej musiała być ta więź, ale też jakiej erozji, jakiemu zepsuciu ta więź musiała ulec, skoro w taki sposób, pokazujący jakąś zmianę, zmianę na gorsze, autor biblijny nas tutaj prowadzi i opowiada nam tę świętą historię. Ale to właśnie w takich czasach, czasach jakiegoś zepsucia, rodzi się Samuel, rodzi się ten wybrany, namaszczony przez Pana. I mając takich nauczycieli, jakich miał, Acheli, delikatnie mówiąc, do wzorowych kapłanów nie należał, przyjmuje od niego tę naukę, którą warto było przyjąć, zachowuje ją i otwiera się na słuchanie Słowa Bożego, na słuchanie tego, co Pan mówi do niego. Mówi te niesamowite słowa: Mów, panie, sługa twój słucha. Nie inaczej jest w naszych czasach. W naszych czasach Bóg nie przemawia. Inaczej, nie przemawia ciszej, nie przemawia słabiej niż w pobożnym średniowieczu. Mówi dokładnie tak samo, mówi dokładnie tak samo zrozumiale tym językiem, którego dzisiaj używamy. Tylko mniej słuchamy, mniej słuchamy Jego, mniej słuchamy siebie nawzajem. Spróbuj może dzisiaj posłuchać siebie, posłuchać tego, kto jest w Twoim najbliższym otoczeniu, tak naprawdę posłuchać. I spróbuj powiedzieć, do Pana ośmiel się powiedzieć do Niego Mów, Panie, sługa Twój słucha i spróbuj naprawdę posłuchać. Dzisiaj jesteśmy gośćmi w Kafarnaum, a dokładniej w domu Piotra. Miejsce to staje się Habem dla działalności ewangelizacyjnej Jezusa i jego uczniów. To tutaj przebywa, doświadcza atmosfery życzliwości, odpoczywa, modli się, śpi, posila się, wchodzi w relacje przyjaźni z apostołami. Ewangelista pokazuje nam w kafarnaum codzienność Jezusa jako ewangelizatora, pełną trudu i radości, walki, ale i odpoczynku, modlitwy. Kontemplacji, ale też samotności. Oraz sporej ilości czasu spędzonego z ludźmi. Tutaj dokonuje się uzdrowienia teściowej Piotra. W polskim tekście tej Perekopy słyszymy, że Jezus podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, tak, iż gorączka ją opuściła. Tekst grecki używa tutaj dokładnie tego samego słowa, jakiego ewangeliści używają w kontekście zmartwychwstania pana Jezusa. Owo podniesienie jest wskrzeszeniem ze śmierci, jaką jest niemoc, bierność, brak chęci do życia, obumarcie woli. Teściowa Piotra, otwierając się na to uzdrowienie, wraca do swojej codzienności i wraca do pełni życia. Jednocześnie wchodzi w nowe powołanie. Wszyscy ewangeliści kończą opis tego uzdrowienia wzmianką o jej usługiwaniu. Z początku było to zapewne skromne zajęcie wynikające z gościnności w domu, w kafarną, które z czasem stało się pilnym i pełnym miłości naśladowaniem Jezusa. Teściowa Szymona to kobieta uzdrowiona, podniesiona i wolna. Uosabia ona wspólnotę Kościoła, w której zaczyna się odkrywać znaczenie wzajemnej posługi. A jak to jest w Twoim i moim życiu? Czy mamy gotowość na bycie podniesionym przez Jezusa po to, by mu służyć. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.